jest z nami poprzez swoje ręce, jako wzór umiłowania każdego człowieka, każdego Polaka i tego wszystkiego, co Polskę stanowi. Przez jego pośrednictwo, za przyczyną patrona dnia dzisiejszego świętego Józefa, patrona ludzi pracy, chcemy zanosić nasze modlitwy, wypraszając dla umiłowanej ojczyzny jak najlepszy rozwój wolności, sprawiedliwości w poszanowaniu każdego człowieka. Chcemy dziś za Janem Pawłem II wołać na nowo: niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej polskiej ziemi. Pragnę serdecznie powitać wszystkich obecnych na tej szczególnej konferencji. Witam współbraci prezbiterów, księdza prałata Bogdana Kaczorowskiego ze Ścinany, księdza dziekana Krzysztofa Krzyżanowskiego wraz z współbraćmi, księdzem proboszczem Kazimierzem Rafalczem z Krasnika, księdzem proboszczem dyrektorem Stanisławem Bogodcem z parafii świętego Jana Bosko. Witam współbraci dekanatu Lubin Wschód, księdza proboszcza Andrzeja Kaliłę z parafii świętego Jana Zamkarza i księdza profesora Andrzeja Jaleckiego, również z parafii świętego Jana Zamkarza. Pragnę powitać przedstawicieli władz miasta z panem prezydentem Robertem Raczyńskim i pana starostę Lubińskiego Adama Myłę z towarzyszącymi osobami. Pragnę powitać parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, panią senator Dorotę Czudowską, panią poseł Ewelinę Rudek, panią poseł Marzenę Machałek. Witam burmistrzów i wójtów. Witam organizatorów dzisiejszego spotkania: Solidarność Zagłębia Lubin, Klub Gazety Polskiej, przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, kół Radia Maryja i duszpasterstwo ludzi pracy. W szczególny sposób witam was, drogie siostry i bracia, obecni na tej Eucharystii, reprezentujący ludzi pracy i tych będących bez pracy, którzy w tej Eucharystii pragniecie Bogu polecać sprawy ojczyzny, trudne położenie ludzi pracy i tych bez środków do życia, modlących się słowa w naszej ojczyźnie, w tym medium katolickim Radia Maryja Telewizji Trwania. Wszyscy tu obecni pragniemy modlić się o światło Ducha Świętego dla sprawujących władzę, aby odpowiedziały przed Bogiem i historią, więcej czynili dla dobra ojczyzny, nie dla prywaty, dla danej partii,
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynkach i zaniedbaniu. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Świętowaj Najświętszą Maryję zawsze wiedzę. Wszystkich aniołów i świętych i bracia i siostry. O modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmieni na nam wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wszystko, cokolwiek działa się słowem i czynem,
wszystko się dzieje w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Cokolwiek czynicie, serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomo, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuistego zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu. Oto Słowo Boże. Amen.
jest na imię Maria, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda. Także jego siostry, czy nie mieszkają wszystkie u nas? Skądże więc dla to wszystko i powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. Na tęsknotę,
pozostaje na ojczyźnie. Jest obcym. Marzy o powrocie, ale tylko może marzyć. Ojczyzna to bezpieczeństwo. W ojczyźnie jest się siebie, w domu. Ojczyzna jest, chociażby była w niewoli. Może być zniewolona, tratowana przez obce wojska, ale jest, słyszeliśmy, wołanie psalmisty z niewoli babilońskiej. Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech o mnie zapomnie moja prawica. Niech więc mi wszystkie dołowienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie. To właśnie dziś przeżywamy drugą rocznicę wyniesienia na Panu Łukasza, jednego z najwybitniejszych synów polskiej ziemi, błogosławionego Jana Pawła II. Wzór umiłowania ojczyzny, wzór patriotyzmu. Dlatego przywołujemy dziś jego imię i prosimy, aby wspierał nas w tej modlitwie za naszą umiłowaną ojczyznę. Ojczyźnie owoce mają inny smak, a chleb ma swój niepowtarzalny zapach. Można mówić różnymi językami, ale pieśń miłości śpiewa się w języku ojczystym. Tylko w języku ojczystym człowiek potrafi na jego słowa odpowiedzieć, rozmawiać ze swoim Stwórcą. Ojczyźnie słychać radość ze zwycięstw i płacz porażki. To tu stoją modlitwy. Tu jest jedyna w świecie ziemia, która kryje szczątki swoich przodków. Ojczyzna jest miejscem życia narodu. Ona jest matką, która dała nam życie i przez jej ojczystą ziemię zdążamy do wieczności. Kochamy ją i mamy do tego prawo i obowiązek. Ale z niepokojem patrzymy na to, co się z nią w ostatnich latach wydarzyło. Wyprzedane zakłady pracy, a obecnie biorą się za sprzedawanie ziemi ojczystej. A przecież bez ziemi nie ma ojczysty. Można mieć piękne pałace, jeżeli ziemia należy do kogoś innego, nie mamy ojczyzny. Tymczasem tak trudno zrozumieć tę podstawową prawdę dzisiejszych rządzących. Robi się wszystko na lewo i prawo, by sprzedać, by załatać dziurę budżetu, która do nikogo nie doprowadzi. Bo jeżeli nie będzie ojczysty, nie będzie i budżetu ojczysty. Z niepokojem patrzymy na próby powielania błędów z przeszłości. Szczególnie my starsi.
kilka tysięcy członków PZPR decydowało o ponad 30-milionowym narodzie. A dziś grupa liberałów i ludzie mający problemy z samym sobą, ze swoją moralnością, próbuje narzucić nowe prawo moralne, sprzeczne z prawem natury i prawem boskim. Ponad 100 lat Polska była wierna Ewangelii Krzyżowej, a dziś chce się to zniweczyć. Chce się to zlekceważyć, żeby zapomnieć. I chce się wszystko uczynić, aby budować szczęście współczesnego Polaka bez Boga i Ewangelii. Z bólem serca ogarniamy ponad 3-milionową rzeszę młodych Polaków, wykształconych w kraju i za pieniądze podatników polskich, a przebywających na obczyźnie za kawałkiem chleba, którego nie może mu zapewnić własna ojczyzna. Jeżeli do tego przywołamy statystykę mówiącą, że ponad 800 tysięcy dzieci w narodzie polskim to dzieci głodujące, niedożywione. Trzeba postawić pytanie, gdzie my jesteśmy na początku XXI wieku? Czy o to chodziło naszym dziadom, pradziadom, ojcom i synom, którzy poświęcali to, co najlepsze, własne życie, aby dziś patrzeć na wegetację ojczyzny, która z jednej strony jest najbogatszą w różnego rodzaju bogactwa naturalne, ale przez złe zarządzanie, przez błędną politykę, to wszystko jest marnotrawione. Korupcja goni korupcję, uniewinnia się po lesie, to wszystko przeraża i każe postawić pytanie, dokąd zmierza umiłowana Polska ojczyzna. Jeżeli do tego dodamy arogancję, lekceważenie obywateli, nie liczymy się z nim. Nawet wprost nazwanie śmieciami. To jest niepokojące. Bo jeżeli to robią wróg, z tym musieliśmy się godzić. Ale jeżeli to robi brat bratu, to znaczy, że nasze człowieczeństwo zwierzęciem. Chcemy właśnie dziś w święto pracy wołać nie tylko o pracę, godną pracę, ale i godne zarobki, bo wszystko drożeje, a zarobki w zasadzie stoją w miejscu. I coraz więcej tych ludzi, coraz trudniej związać koniec z końcem. Dlatego pragniemy dziś w czasie tej Eucharystii modlić się o dary Ducha Świętego dla rządzących, o światło Ducha Świętego, by zajmowali się zasadniczymi sprawami ojczyzny i obywateli, a nie zasadniczymi.
domagający się tego, co naturalne i oczywiste, aby człowiek wierzący mógł słuchać katolickiego radia czy oglądać katolicką telewizję. Ale cóż z tego, kiedy rządzący są później, kiedy wyszukuje się przeróżne dziwaczne sytuacje, żeby tylko nie dać zgody dla katolickiego radia, katolickiej telewizji na mówiliście. Pamiętamy pogrzeb prymasa Kremla w Warszawie. Uczestniczył w nim prezydent Rzeczpospolitej. I wtedy publicznie dziękował Kościołowi za opiekę, jaką otaczał rodzinę jego w czasie jego internowania. Tymczasem prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków. Nie liberalów, ale wszystkich Polaków. I niestety nic nie uczynił, by katolicy mieli swoją katolicką telewizję i radę. A przecież niewiele poczekał. Przecież on mianował do tej rady krajowej swoich przedstawicieli. To dowód lekceważenia narodu katolickiego i wierzącego, mimo że sam uważa się za katolika. Uczestniczył w pogrzebie, przyjmując komunię świętą. Ale jakie są decyzje sprzeczne z dobrem Kościoła, wiary? I dlatego myślę, że dzisiejsza nasza obecność na tej Eucharystii, podjęcie ludu przemarszu od pomnik Solidarności, by upomnieć się o swoje prawa, to nasz szczytny obowiązek. I dlatego dziękuję za tę obecność. Zapraszam do żadnej modlitwy, bo tam, gdzie człowiek nie może, Bóg wszystko jest w stanie zmienić. I dlatego ufam, że Bóg, choć nas doświadcza jako ludzi wierzących, nie opuszcza nas, jest z nami i poprowadzi nas do ostatecznego zwycięstwa. Teraz wspólnie zanosimy modlitwę do tego, który zmartwychwstał, pokonał śmierć i przeszedł do Ziemi, aby dał nam łaskę wytrwania, nie zniechęcania się i doczekania zwycięstwa prawdy nad kłamstwem, zwycięstwa nad przewrotnością rządzących. Thank you.
Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Boga. Módlmy się za Kościół Święty, papieża, Franciszka, kardynałów, biskupów i naszych prezbiterów, aby Pan mógł przez ich pasterską posługę, nauczanie prowadził wiernych na drogę świętości. Ciebie prosimy, najwspanialsze wypełnienie wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w służbie. Módlmy się za ludzi pracy, a także za bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, aby znaleźli zrozumienie i wsparcie w prawdziwość pełnych pracodawców, aby wspólnym wysiłkiem i z pomocą Bożą budowali większe dobro dla wspólnoty ludzkiej i uczyli to z praktyką żywej wiary. Ciebie prosimy. To, czego człowiek pragnie dla siebie, niech pragnie też dla drugiego. Módlmy się do Boga, aby dał Polsce rządzących, którzy ponad sporami politycznymi, własnych pożytków zapomniawszy, służyć będą dobru ojczyzny, narodu i Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za ojczyznę i pomyślmy o przyszłość naszego narodu, aby dzieci i młodzież wzrastały w wierze, miłości i pokoju Bożego oraz stawały się świetlaną nadzieją Kościoła i Polski, aby ojczyzna nasza nie utraciła swojej narodowej tożsamości i pozostała wierna Bogu. Ciebie prosimy. Ten stary dom tak urósł, a wiatr żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus. Módlmy się o poszanowanie prawa do wolności słowa, a także pluralizmu medialnego, które są zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, aby jedyna katolicka telewizja trwała mogła swobodnie prowadzić emisję programów ewangelizacyjnych, informacyjno-edukacyjnych o charakterze patriotycznym dla Polaków w kraju i za granicą. Ciebie prosimy. Jest Bóg, kiedy jest jedno z Bogiem i Bóg. Módlmy się za nas sam, abyśmy potrafili zawsze wierzyć w Chrystusa. Abyśmy nadważającym mógł złośliwych lewackich ataków na język, historię i wiarę, na wszystko, co prawdziwie polskie, wśród drwin i szyder skierowanych pod naszą adresą, żebyśmy byli dumni, że jesteśmy Polakami. Boże, przez krzyż, przez męczeństwie krzyży po polskiej ziemi rozsiane, otaczaj nas, Matkę Ojczyzny, nieustanną opieką i daj